Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając mówił do zgromadzonych. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Ile powinien poświęcić człowiek, żeby Bóg był z niego zadowolony? Czy wystarczy jeden grosz rzucony na tacę? Czego dziś chce nas nauczyć Jezus? Po pierwsze, nieważne, ile posiadasz, czy jesteś miliarderem, czy ubogim jak mysz kościelna. O wiele ważniejsze jest to, jaki jest twój stosunek do majątności. Czy traktujesz majątek jako cel sam w sobie, jak czyni to wielu ludzi, czy jako środek do czynienia dobra innym? W jakim stopniu jestem przywiązany do mamony? Czy ona nie zaślepia mnie i nie stała się sensem mojego życia? Po drugie, zauważmy, że owa uboga wdowa oddała wszystko, co miała na swoje utrzymanie, to znaczy, że teraz nie ma już nic. To, co mogło dawać jej jakieś choćby czasowe poczucie bezpieczeństwa, teraz już nie istnieje. Jest całkowicie zdana na Boże miłosierdzie. I właśnie o to chodzi w życiu ludzi duchowych, aby wszystko powierzać Bogu, Jemu zaufać i w Nim pokładać całą swoją nadzieję. Decyzja owej kobiety była aktem głębokiej wiary. Nie zginie, ponieważ ma mocną wiarę. Po trzecie, warte uznania jest posłuszeństwo Bogu. Prawo nakazywało składanie ofiar i danin. Nikt z nich nie był zwolniony. Czy bogaty, czy biedny, każdy miał przekazać dziesięcinę. Owa niewiasta jest posłuszna Bogu i wypełnia prawo. Daje to, co powinna, nie patrząc na swoją nędzę. Czy my pozostajemy wierni Bogu w każdym życiowym położeniu? I wreszcie po czwarte, nie zapominajmy, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Każdy, kto jest hojnym dawcą, otrzymuje stokroć więcej niż daje innym. Ta zasada sprawdza się w każdym czasie i we wszystkich okolicznościach. Dziś Jezus daje nam za wzór ubogą wdowę. Zechciejmy ją naśladować. Uczmy się od wdowy postawy pokornego poddania się woli Bożej, wypełniając prawo i hojnie obdarowując każdego, nie zważając na własną biedę. Nade wszystko uczmy się od niej zaufania Bogu, które jest większe od naszej nędzy.